Kochani, to dziwne, że siostra zakonna mówi do tych, których sport łączy. Jesteście zgromadzeni właśnie w tym takim nieustannym podążaniu do zwycięstwa, do medalu, do wyższego jakiegoś stopnia w kategoriach. A ja mówię właśnie o tych, którzy dokładnie tą samą drogą idą, aczkolwiek nie mogą nawet kroku zrobić, bo leżą na łóżku hospicyjnym. W Polsce wiecie, czym są hospicja. Tu za moimi plecami jest hospicjum dla dorosłych. Mamy hospicjum dla dorosłych domowe. A po lewej mojej ręce w tyle pokazuję w tej chwili na powstający dział hospicjum dla chorych, dla umierających dzieci. I wszyscy, którzy w tej chwili mnie słyszycie, którzy widzicie, proszę, w tej swojej pasji sportu pomóżcie nam, żebyśmy utworzyli ten dział dziecięcy, żeby to hospicjum dla dorosłych mogło być wspólnie taką przestrzenią właśnie zwycięstwa, takiego zdobywania gola, że pokonałem ból, pokonałem łzy, pokonałem samotność, pokonałem, i tu można wpisać całą litanię tego, co każdy człowiek może pokonać w słabości choroby, w słabości śmierci, w słabości żałoby. Pomóżcie nam wybudować dział dziecięcy. Błagam was, kochani kibice, kochani sportowcy i wszyscy, którzy właśnie słyszycie i widzicie teraz taką zwykłą siostrę zakonną. Za moimi właśnie plecami jest jedyne na Litwie hospicjum i powstaje pierwsze hospicjum dla dzieci. Błagam o pomoc. Potrzebujemy bardzo dużego wsparcia, żeby sfinalizować remont, sfinalizować rozbudowę, sfinalizować właśnie zatrudnienie nowego personelu. To są bardzo duże kwoty, ale ufam Bogu i ufam wam. I życzę, właśnie róbmy wszystko, żeby zawsze zwyciężyć. Kiedy będzie ten gwizdek kończący, żeby zawsze był połączony z radością i czegoś nowego, i czegoś, co jest za nami wpisane w zwycięstwo. Pozdrawiam was wszystkich.